Ostatnia niedziela sierpnia, pożegnanie wakacji, tak można powiedzieć, a my spełniamy naszą misję, my, to znaczy Katolickie Stowarzyszenie Rema Chrystu i Zespół Serca Uwielbienia. Nie mogliśmy w tym roku ze względu na pandemię zorganizować koncertu uwielbienia w Boże Ciało, jak ostatnie 5 lat, ale korzystając z tego, że troszeczkę zostały zluzowane obostrzenia epidemiczne, możemy dzięki wsparciu Wydziału Kultury Miasta Gorzowa Wielkopolskiego właśnie dzisiaj w niedzielę 30 sierpnia to wydarzenie zrealizować. Zakończy się właśnie festyn rodzinny. Trwa obecnie głoszenie słowa przez świeckiego ewangelizatora Witka Wilka, a już za chwilę, za 35 minut na scenę wejdzie zespół Serce Uwielbienia z ponad dwugodzinnym repertuarem, którym chcemy zaprosić wszystkich, którzy na koncert przyjdą, którzy już przyszli na plac, którzy jeszcze na koncert przyjdą, do wspólnego uwielbiania Jezusa Chrystusa. Taki jest nasz cel, taka jest nasza misja, nasza wspólnota Rema Chrystu, czyli Słowo Chrystusa. To określa nasz charyzmat. Chcemy głosić Słowo Chrystusa, które budzi wiarę. I podobnie zespół Serce Uwielbienia, który jest częścią tej wspólnoty. Chcemy ludzi wprowadzać w samo sedno życia chrześcijańskiego, czyli uwielbienie w serce tego uwielbienia, w głąb tego uwielbienia, gdzie najważniejszy jest Jezus, gdzie wywyższony jest Jezus. Bardzo się cieszę z tego, że to wydarzenie jest, bardzo się cieszę z tego, że mogę z moimi siostrami i braćmi ze wspólnoty i zespołu prowadzić to, uczestniczyć w tym dziele. Słów mi brakuje. Natomiast chcę was wszystkich zaprosić do tego, byście byli z nami, śledzili nasze wydarzenia, śledzili nasz fanpage na Facebooku. Mamy fanpage'a wspólnoty Rema Chrystu, mamy fanpage'a Serca Uwielbienia, dokładnie tak, Serca Uwielbienia. Odwiedzajcie nas, dawajcie lajki, bądźcie z nami. Jeżeli jesteście z Gorzowa lub okolic, to przyjeżdżajcie na to wszystko, co organizujemy po to, by wspólnie dzielić się naszą wiarą. Dziękuję i szczęść Boże.